profesorka zjeby, ale nie oglądamy dalej, póki nie dowiem się, co było wcześniej. A teraz przewijajcie to gunwo niskobudżetowe. Wcześniej. Wcześniej. Chcę zobaczyć, co było przed tym. Chwila, kurwa, stop. Nie tak daleko. O kurwa. Co złego, to nie ja, do widzenia. Niestety, to już nie jest pacjent, to jest denatiuszni. Nic mu nie pomogę i wcale nie brałem alfetaminy. Wiesz, ładne oczy masz, Legosław. Jak to mu nie pomożesz? Przecież mnie udało ci się odratować. I skoro mi się udało przeżyć, to Homosławowi też musi się udać. Zbadaj go, marny lekarzyno. Nie ma pulsów w penisie, ponadto jest zimny i śmierdzi śledziem. HMM, aż sam bym zjadł śledzia. I wcale nie brałem amfy, tak totalnie nie ćpałem. HMM, jaka aksamitna szata, niestety, to już są zimne zwłoki. Dobrze, a więc czas się popłakać. Szloch, szloch, płaczu, płaczu. Legosławie, dlaczego płaczemy? No bo umarłeś, debiu, i ciebie opłakujemy. Ojejku, to naprawdę bardzo smutne. Hym, chwila, głowa, w Homosławie, ty żyjesz. O Jezu, jak się cieszę, ale jak to? Zdrać mi tajemnicę twego cudownego ozdrowienia. Lubię galaretkę. Aha, świetnie, że się dowiedziałem. Okej, dobra, nie martw się, stary. Mistrz Lechosław powiedział, że Hetorosław już niebawem dorwie tych, którzy nas skrzywdzili. Jego niezrównana bystrość i czujny wzrok doprowadzą do zniszczenia łowców na brud. Już niebawem dorwę tych, którzy nas skrzywdzili. Moja niezrównana bystrość i czujny wzrok doprowadzą do zniszczenia łowców na brud. Dobra, dobra, widzę przecież. Przepraszam bardzo, pana, ale kim pan do kurwy nędzy jest?
A ty jak kurwa myślisz, pacanie? Jak to heterosławie nie rozpoznajesz? Przecie to święty Mikołaj. Obłagamy cię wielki, wielki, gruby święty Mikołaju. Daj nam na gwiazdkę papier toaletowy i nowe wydanie książki pod tytułem Prowadzenie rozmów na podstawie pism, ale i tak głównie chodzi mi tu o zdraj taśmę, kochany święty Mikołaju. Co? Nie jestem gruby. Wcale. I nie jestem Mikołaj. Albowiem jestem Synem Bożym. Że niby co sugerujesz? No jestem Jezus Chrystus, wasz Zbawiciel. To jasne. A ja jestem Papa Smurfa, to moje. Niedojebane smurfiątka. Albowiem powiadam ci, gówno prawda, bo Papa Smurf ubierał się na czerwono fujaro. No nieważne jak się ten niebieski pedofil ubierał. Łapiesz przecież aluzję? A mniejsza. Nas nie nabierzesz bowiem. My jesteśmy inteligentni, solidarni i łatwo się ze sobą komunikujemy. La 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 la, o, niebieska. Lubię galaretkę. Co się gapisz, debilu? Lubię galaretkę. Don't do it. Don't eat my face. Do not eat my... You ate his face? Oh, yes, yes, yes! Yes! Shit. Panie, nawet może to lewitujące gówno nad pana głową jest przekonywujące, ale przecież Jezus wygląda inaczej. Dobra, powiedzmy, że ci wierzymy. Co mamy czynić? Cudzysłów? Zbawicielu? Zatem powiadam wam, moi drodzy, zabijcie się. I znaczy, chciałem powiedzieć, zostawcie w spokoju łowców nagród, albowiem powiadam wam, oni poświecili życie na walkę ze złem i występkiem i oni mają zapewnione miejsce w domu mojego ojca. Ja może wy przyniesiecie mi wino, a ja zrobię magiczną sztuczkę, że ono zniknie, czy coś w ten deseń, homo kurwa, ciebie na chwilę samego zostawić nie można. Wychodzę na 3 minuty do klopot, by się wyzdrać, a ty w tym czasie zdążyłeś już tak naodwalać i normalnie kurwa zeżarłeś temu elitarnemu Jehowie twarz. No Boże, to chore jest. No co chcesz, smaczna była. Ja jebę homosławie, ale nie można przecież tak po prostu zjadać ludziom twarzy. A dlaczego nie można? Przecież smakowała jak galaretka, a wszystko co smakuje jak galaretka można zjadać. Nie kurwa, nie można. Już lider Jogobella Sław mówił ci, że to popierdolone jest. Ja mam jeszcze raz ci tłumaczyć, że to jest chore, niemoralne i dziwne? Boże, ja z tobą Konosław nie wytrzymam. Lepiej by było, jakby Medykosław mnie nie leczył, kurwa mać. Bo to ludzkie pojęcie przechodzi taki Sajgon robić. Dobrze, przepraszam, obiecuję, że już nigdy więcej nie zjem jego twarzy. Dobra, kończy już ten kabaret. A my pójdziemy i będziemy szukać intrygujących osobników. Wiesz, ale ty też jesteś intrygujący. Bardzo. Ja z pewnością nie jestem łowcą nagród i na pewno nie chcę odwrócić waszej uwagi. Na pewno, uwierzcie mi. Patrzcie, za wami jest las. Ha 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 ha. Jeśli myślisz, że moi chłopcy się na to nabiorą, to jesteś w błędzie. Heterosławie, patrz jaki ładny las. Co kurwa? Ten las jest taki piękny. Szkoda, że go tak bardzo drzewa zasłaniają. Dzień dobry, mój miły kolego. Oto ja, iluzjonista Mariolka. Nie chciałbym być upierdliwy, ale bardzo chciałbym szanownemu panu pokazać sztuczkę. Przestańcie się gapić na ten durny las, dendrofile jebane. Musimy złapać łowców i tegoż usta. Kurwa. Gdzie on jest? Szybko na B. Na B. Bomba na B, na B. Co do kurwy tak pika? Mikrofale ktoś odpalał, czy co? Homo ho, sprawdzimy to. Witaj, Sauronie, i ty, czarnuchu. Co do diabła, jak ty przeżyłeś? A nieważne, śpieszy się nam, a ja mam ochotę na bardzo długą rozmowę. Otóż będzie. Homosławie, proszę, nie umieraj mi tu drugi raz. Lecimy kurwa na B, na B. Nie martw się, że jutro będzie kiepski dzień. To jasne przecież,
kurwa? Cholera, bomba jest na punkcie, a... Lecimy, panowie. Co? Jaka bomba, jaka bomba? Cholera za mną. Rozbroję tę bombę. Wiedziałem, że to ten chuj Hagen, a owcy tylko uwagę odwracali. No po prostu wiedziałem. Jeszcze chwilę i rozbroję tego pierdolca. Ja! Lubię galaretkę. Ludzie, czemu uciekacie? Ała, kurwa mać, czy któryś z was debile byłby tak łaskaw zdać mi sensownego raporta? O, tak to ja jeden z tych debili będę tak łaskaw i zdam panu sensowny raport. No słucham, grubasie, nie mam pojęcia, co się stało się. Dziękuję za iście profesjonalną ekspertyzę, ależ nie ma za co, o wielki dyktatorze. Kurwa mać, pierdolce zajebane. Chwila, Heterosław, gadaj, kto jest odpowiedzialny za tą druzgocącą porażkę? Ehmem. I blame Jesus. Co kurwa? Co masz na myśli? Ehm, no ten. Mam na myśli, że to Jezus Chrystus podłożył nam bombę. O Boże, Zbawiciel stąpił na ziemię, to znaczy, że niebawem nastąpi koniec świata i na całym świecie powstanie Królestwo Chrystusowe. Nie przesadzacie troszeczkę? Znaczy, wielki dyktatorze, czy to aby nie za pochopne wnioski? Nie pierdolę, Chosławie, studiowałem 10 lat teologię i formalnie jestem księdzem, no i woźnym, więc się znam dużo bardziej od ciebie. Tak właśnie, i gówno mnie niby twoje zdanie, Jehowici. Musimy się więc śpieszyć, by wykonać nasz plan, zanim nastąpi apokalipsa i Armagedon. Jakiż to plan, mój seksowny mistrzu? Dni Lorda Hagena są policzone. Tfu, co ja mówię. Godziny Lorda Hagena nie. Nie nawet nie godziny, lecz minuty Lorda Hagena są policzone. Jak jego minuty są policzone, to pewnie przeszedł do Orange. Bracia, idziemy się zemścić. Czas zakończyć istnienie w Norinis. Czas zabić Lorda Hagena. Chwila, homosławie, jakim cudem ty przeżyłeś? A chuj mniejsza. Czas zaatakować u Norinis z gazetami, ulotkami i mieczami. Ura, będzie jedwabiście i lubię galaretkę. Chwilę jednak mam lepszy pomysł. Za to, że Lord Hagen poszczuł nas Jezusem Chrystusem, to my mu też wysadzimy Chorinis. Mwah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 
bomby. Ja mam bombę. O kurwa! Żydosławie, to przecie bez sensu, bo przecież uciekłeś do Alpgidy, czy jakoś tak. Ale ja już z mym uczniem wróciłem od Arabów. A co było powodem? Znaczy się, co cię zniechęciło do Arabów? Echim. Aj, blejim, Mahomet. To bez sensu, ale co teraz robimy? Teraz to kupuj ta bombę, of course. Mogę wam po znajomości sprzedać nawet bomby za nawet pół ceny. Dobra, strasznie to nielogiczne, ale chuj, bierzemy te bomby. Zatem, dziś, Lord Hallen zdechnie w męczarniach, umorsany własnym kałem. Zdechnie, powiadam wam. Serio, mistrzu, sprzedamy im bombę po znajomości za pół ceny? Pochujałeś? Przecież to oczywiste, że im sprzedamy dwa razy drożej. Detektywie, proszę przestać. Przejdzie pan wreszcie do konkretów, niecierpliwie się. Czy gubernator był chory na coś, co mogło ułatwić zamachowcy robotę? Cóż, jeśli dobrze pamiętam... To wszystko przez te pączki od Morasa! Byliśmy głusi!
No i wchodzę do jego pokoju i mówię: dzień dobry. On wstaje, tak się niepewnie patrzy i się pyta: kim pan do kurwy nędzy jest? A ja mu na to: ja jestem Darth Ignis. A on na to: ale ty przecież nie wyglądasz na czarnucha. Nowy odcinek Gotuj z Żółwikiem. Dzisiaj gotujemy postulat. Nowy odcinek przygód Rzymianina Dantusa i jego egipskiego przyjaciela Anubisa już w tę sobotę. Co też za pierdol lecą w tej posranej telewizji? Co nie lordzie Kostku? Lordzie, halo, słucha mnie lord? No lordzie Kostku, pytam się coś, a pan nic nie reaguje. Wszystko w porządku, lordzie? Cholera jasna, gdzie ja jestem? Co się dzieje? Czyżbym znów się naćpał i wylądował w dupie u murzyna? Zgniłem, zżarły mnie robale. Hektor, ale ty nie żyjesz. Ciebie nie ma, nikogo z was nie ma. Wyjdźcie z mojej głowy, nie, kurwa, Oj, Getron, Ketron. Kiepsko upilnowałeś mojego Ignisa. Ale mniejsza. W podziemiach czekam na ciebie. Zejdź i przynieś mi krew Kosmokratesa, albo skończysz jak twój brat skurwysynie. Ja to zapomnę, a ty nie. Lordzie Ketronie, Lordzie M, wszystko okej? Okay? Lordzie Lordzie, nie śpimy. Lordzie, co się stało? Wiesz co, Mustafa, chyba widziałem coś, czego nie powinienem widzieć. Lordzie, ja to wyjaśnię, myślałem, że Lord śpi i że Lord tego nie widzi. Nie to, żebym był pedałem, to wcale nie tak, ja tak tylko z ciekawości zajrza. Mustafa, co ty pierdolisz? Znaczy się, o czym Lord mówił? Ja miałem na myśli to, że widziałem martwych ludzi. Uff, jaka ulga, że Lord nie widział jak ja, znaczy się. To wspaniale, znaczy to okropne, tak właśnie, że Lord widzi martwiejce. Ale Lord się powtarza. Poza tym Lord sam jest martwy. Ech, masz w sumie rację. Pewnie mi się we łbie pierdoli o tak długiego przebywania z takim pieprzonym idiotą jak ty. No dobra, łowcy tu nie przyjdą, idziemy ich szukać. Dobra lordzie, załatwimy tych skurwysynków raz na zawsze, hehehehehehe. A jak już będzie po wszystkim, to skończysz jako robol w kopalni mojego wujaszka błahujah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 
długo zajęło? Coś się robili? Chwila, łączy wątki. Proces myślowy zakończony. Ło kurwa, no nie mów ta, że im wierzę, wyjebaliście w kosmos. No wyjebaliśmy, ale w sumie cholera mnie też to dziwi. Tak w zasadzie chciałem tylko ich chamskim graffiti wnerwić. Sauron, wiesz coś o tym? Ech, jak ja kupowałem bombę, to sprzedawca mi powiedział, że to tylko plastikowy straszak. I ten sprzęt miał ich tylko wystraszyć. O tak? Gwarantuję ci, że na bank posrali się ze strachu. Cholerka. Jeszcze teraz jakieś lewackie niedojeby. Będą sądzić, że film ten, mimo iż przedstawia kanciaste postaci niepodobne do realnych osób, propaguje terroryzm, nienawiść, ksenofobiczne nastawienie, rasizm i nietolerancję i kpi sobie z kultury i religii, powiedział facet przebrany za Jezusa. A tak w ogóle gdzie kupowałeś tą bombę? Kupiłem od jakiegoś Żyda i to ponoć za pół ceny? Zajebiście. Kurwa, co to za dylatacja czasowa? Kiedyś ty to zrobił? A skąd wziąłeś tą aureolę i szatę? Hej Sauron, co tam u twojej babci? Nadal ma zapalenie pięty? Poza tym, czy twój dziadek nadal hoduje na skalę przemysłową rzeżuch? A, i najważniejsze, co u ciebie się dzieje?
pożyczyłem. A ty, Makot, jak się czujesz w tej szacie? Bo coś wcześniej pierdoliłeś, że tylko kompletny pancerz zapewnia ci podtrzymywanie życia. Wow, to najpierw mnie upakowaliście to w dzianko, a teraz się pytacie, czy to dobry pomysł był? Gratulation lol, ale tak to się czuje w zajebiście. A to gadanie moje to tak dramatyzowałem, by się nawet Adi poczuł zobowiązany i mi ze współczucia piwo kupił. No ta, bardzo to widzę, podziałało. Ej no, Sauron, z samego rana idziemy na piwo. I to Adi stawia, hehehe. Tia, z pewnością aż go wie do wydawania swoich pieniędzy na ciebie. Szczególnie, że jak on był ranny, to go głęboko w dupie miałeś. Dobra, mam jeszcze kurwa. Ignis, ja też to poczułem. Co to do stolca pierdolca było? Jakaś zła moc chciała wejść nam do umysłów. Łow mordy jeżo zwierza. Normalnie jak w tym filmie. No w tym intrusie. Intrus. Tam to raczej byli kosmici czy coś takiego. Poza tym to jest na podstawie książki od autorki Zmierzchu, więc kurwa Makot, nie rozpraszaj mnie. Wy też mieliście te urojone urojenia? Urojenia? Nie. Prawdopodobnie to coś tylko mnie i guru tak jakby dotknęło, a do twojej głowy jakoś wlazło. Co kurwa? Coś ostatnio w tym tygodniu za często mi się grzebie w umyśle. Najpierw wizja z Kosmokratosem i jakimś kurwa pożarem. Potem widzę jakiegoś białego murzyna, który gada po hebrajsku, a teraz kurwa to coś. Kurwa, kurwa to moja prywatna sfera i każdy kto tam wlazł ma wypierdalać. Poza tym dzięki za atencję i za przejęcie moim stanem zdrowia i samopoczucia kutwa. Czy dobrze się czujesz, Ignisie? Spierdalaj. Ignisie, sądzę, że ta siła nie wlazła jako tako, tylko jego moc jakby dotknęła twego umysłu i wywołała halucynację. Au kurwa, czyli że ta zła siła zasugerowała coś mojemu mózgowi, a ten głupi glut wysrał mi się na jaźnie jakąś pojebaną wizją? Chwila, czy powiedziałeś jego? Skąd wyczułeś, że to męska siła? No tak jakoś czuć, w tym testosteron i ocet, czy coś w ten deseń. Wyczułem jeszcze, że to nie moc Kosmokratesa. To skąd to dziadostwo przylazło? To coś wysyła złą energię spod Gównorinis. Strasznie słabe to impulsy, ale od czasu do czasu je czuję. Choć w sumie dziwniejsze jest to, że nie wyczułem ich wcześniej. Ło kurwa, to co robimy? Ty, najpierw ubierz się porządnie, a potem dupy w troki i lecimy zgarnąć chłopaków z Gównorinis. Tralalala, sikam sobie, sikam, tralalala, sikanie fajne jest, tralalala, każdy fajny człowiek sobie sika, tralalala, siku siki siku, moje siku żółte jest, tralalala, każdy chciałby mieć takie żółte siku jak ja, tralalalala. Jozarowski dostanę na dekel, Joksiel Uthagen i zajawi Tome Hopy przejmą miasto. Co on tam bredzi? Mówi, że pierdolca dostanie jak się z Hagenem nie zobaczy i że miasto przejmie. Przepraszam, że jest taki wrażidlok, ale ten paciulok Luthagen nasłał do naszej wsi złe czuczeły i policaje pierońskie. Godoli oni, żech ich jakiś czorny diobeł przyzywą i żech mam na klęczki i żech rzykać mam do tego Czechmona. Co kurwa? On mówi, że sorry, że jest upierdliwy, ale ten niedojeb Hagen nasłał do jego wsi jakieś straszydła i pojebanych policjantów. I oni chcieli przymusić Onara do wyznawania szatana. Ło ja pierdacze, a ty skąd znasz śląski? Bo ja jestem taki zajebisty, że mam w mój zajebisty mózg wbudowany zajebisty translator zajebistych języków i zajebistych dialektów. No dobra, panie Onar, lepiej Lorda Huygena zostawić, bo go już nie ma, tylko jakiś sobowtór siedzi na jego miejscu.
Poza tym lepiej się stąd zmywać, bo zaraz może się zrobić nieprzyjemnie. Alech pieronicko sprowo. Jodzinku i orzech. Wreszcie ktoś fanzoli. Dobro chłopy śmijatajmy do dom. Ale przejebane. Dziękuję, że wreszcie ktoś nawija, a nie pierdoli. Dobra chłopaki, zmywamy się. No my też się zmywajmy, tak. Presto, presto. Nie tak prędko, skurwysyny. A ten Dupersztejn to kto? Kurwa co? On się pyta, co to za luj. To akurat zrozumiałem. Ja też się pytam, kim są te frędzle? Przecie to te przydupasy, co nam zaniosły wódkę. A no tak. Dzięki za wódkę, chłopaki. No ale lepiej się z nami zmywajcie i złóżcie wypowiedzenie Lordowi Hagenowi, bo to zły negral jest tak naprawdę. Że co kurwa? Nie jestem żaden przydupas. Ja jestem Lord Ketron Kostek. O Boże, Lord Ketron pracuje dla Negrala. Co kurwa? Ja dla nikogo nie pracuję. Ja tu przybyłem was zapierdolić, błahahaha. Ale tylko tych priorytetowych łowców zabijemy. Pierdolimy twój plan, Mustafa. Zabijemy ich wszystkich i tych postronnych debili też, hahaha, kujahaha. Nie tak prędko, skurwysyny. Ale im pan powiedział, lordzie, ech, nie jest stem lord, tylko Negral, i już to ci trzy razy mówiłem. A no tak, zatem zabijemy ich, Negralu Hagen, nieważne, postanowiłem wdrążyć mój plan ataku od portu, tak to z całą pewnością w 100% mój plan. Haha, chłopcy, gotujcie się na śmierć. Jezus Maria, bracia, jesteśmy w totalnej dupie. O fajnie, Lord Hagen ma na pięku z łowcami, huch. Dobra, panie Lord Hagen, słuchaj pan, jest stem Nergal, kurwa. Co? Ech, no dobra, panie Lord Hagen, Nergal. No przecie tak powiedziałem, Nergal, do kurwy nędz jest stem Nergal. No słucham cię, pokrako. Jakoś tak śmiesznie mówisz, lordzie Bergal, Nergal. I wcale nie śmiesznie, to dostojny i niebywale poważny głos. Kurde, Bergal, buczysz jak przysłowiowa radziecka kosiarka. To samo mu powiedziałem. Kurwa, wcale nie brzmi jak sowiecka kosiarka. Prawda, że nie? No ten, mów samą prawdę. Powiedz mi to prosto w oczy. A nie lepiej w uszy, kutwa, gadaj słaby pomiocie. Brzmi Lord Negral serownie, znaczy seksownie. Tak, tak, właśnie. No, a nie mówiłem, a teraz zabić łowców. Nie tak prędko, Lordzie Bergal. Co jeszcze, kurwa? Informuję, że udało nam się już teoretycznie załatwić tych oto łowców na gród. Chwila, chwila. Nam, powiedziałaś nam, kahaha. Chyba sobie pisz. No trochę, ale teraz ich razem zabijemy i będą martwi. I potem zastawimy pułapkę na tego pierdolonego Ignisa i odniesiemy wspaniałe zwycięstwo. Halo, halo, wy wiecie, że my to kurwa słyszymy? No co ty nie powiesz, biały demomanie. Chwila, a ciebie przypadkiem nie zabił Kapsel? Ech, wiedziałem, że on blefuje. Dobra, mniejsza. Otóż, Lordzie Bergal, moja propozycja tego spierdolonego szkieleta też zabierdolcie. Że kurwa co? Ręce przy sobie i żadnych sztuczek. Noż kurwa, 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 kurwa. Witamy w naszym klubie nowego członka. Wielkie brawa dla satanistycznego szkieleta. Wal się. Ostatnio tak przesraną sytuację miałem, jak się na Woodstocku zatrzasnąłem w klopie. Ło kurwa, toż to niebywale ciekawe, z całą pewnością chcę o tym usłyszeć więcej. Co za boraki z was, moje chopy, capno rzech no z Lord Hagen. Hagen ty mosz i pi, aż ci zgrzipi. Jo ci rzech, winszuję, by to twoje harharstwo się zdziś stało. Co kurwa? Jego najemniki to debile. Złapał nas Hagen. Hagen jesteś zjeb. Życzę ci, by ty i twoja banda się posrała. Nie jest tem Hagen, kurwa, jest tem Negral. No nie drzyj się, kurwa, już o tym wiemy, że jesteś pierdolony Negral. No ja jebę, powiedz nam jeszcze o tym fakcie gdzieś tak z 90 razy. Tak dla kurwa jebanej w zjebane dupsko pewności. O chwila, chwila, panie Negral. Przypominało mi się, że zajebisty Maxi King miał ci zajebiście dać w mordę za wyznaczenie niskiej głowy za zajebistą cenę Maxi Kinga. Co kurwa? Kurwa, aaa. Zajebisty Maxi King jest zajebisty i niczego nie żałuje, hehech. Zabić ich, a zwłaszcza tego skurwy
ludzkiego mdrzyna. Nie tak prędko, skurwysyny. Kurwa no, kamerą mi w ryja przyjebałeś, no kurwa, jak ty to zbliżenie kurwa robiłeś, krzywy kondonie? Kurwa, co byłeś wcześniej operatorem w gejowskim pornosie? Ślepy kurwa jesteś, fagasie? No ja jebę, no ja pierdolę. Uspokój się. No kurwa, jak mam być spokojny, jak ten kamerzysta kutasiarz mi chyba nos złamał. Ta dupę złamał. Dobra panowie, 5 minut przerwa na kawkę i wracamy do roboty. Nie tak prędko, skurwysyny. O kurwa, Batman. Jestem Batman. Co się dzieje? Co się kurwa dzieje? Co się dzieje? Ja się kurwa dzieję. Psyt, psyt, Mustafa Ulatnianko. Święty Michale Archaniele, wspomagaj ich w walce, a przede wszystkim mnie chroni od wszelkiego złego. Amen. Kurwa pojebie, jesteśmy w tym samym teamie, nie nawalaj mnie tylko ich kurwa wawawa. Nic załatw tego chuja, znów się spotykamy. Nie pozwolimy, byś pokrzyżował nasze plany. Świat doświadczy wkrótce przebudzenia wielkiego odkupiciela i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. Wszyscy niewierni zapłacą słoną cenę, a ty będziesz miał zaszczyt być pierwszym z nich. Pierdol się Hagen, nie jest z tym Hagen, jest z tym Negral, znaczy jest z tym Begal, ten tego, znaczy, no kurwa, zatem poddaj się lordzie kurwa, hehehehehe, nigdy. To jeszcze nie jest koniec. O, witaj profesorze, witaj rabarbarowy człowieku, miło cię widzieć. No kurna wreszcie, co tak długo? Później wam opowiemy, kurwa pieprzony Hagen, czy kto to tam jest? Wiecie, że przez niego musiałem jakiemuś typkowi odciąć głowę? I nadal mam to w ekwipunku i co mam z tym głównym zrobić? O, ja wiem co z tym zrobić. Nie cycek, nie dam ci trupiej głowy do zabaw seksualnych. Kurwa jestem abi, nie nekro kurwa. Dobra, to co z tą głową? Jak jakiś dziwny nagi, lewitujący staruszek będzie chciał wrócić do swojego wymiaru, to zróbmy Joka i mu tą głowę wrzućmy do portala. Nie wiem kurwa czemu w głowie siedzą ci nadzy staruszkowie i szczerze trochę to kurwa mnie martwi. Ech, no dobra, zmywamy się stąd, bo tu zaraz będzie bardzo, 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 bardzo gorąco. A co, Sasha Grey do miasta przyjechała? Marzenia. Jehowy nadciągają i są tak lekko mówiąc wkurwione. Ej, a gdzie w ciało satanistycznego szkieleta i tego drugiego zjeba? Nie wiem, przed chwilą jeszcze tu byli. Ketron tutaj był? No kurwa ładnie. Czemu nic nie mówi ta? Ała, ała. Jak mnie boli moja dupeczka. Hyn, hyn. Chyba jestem zmuszony dobić tego nieszczęsnego debila. A, proszę o litość, ja wcale nie wierzę w tego ich boga. Ja tu przypadkowo jestem. Błagam litości. Powiem wam wszystko co wiem. Nie wierzysz w ich herezję? Zatem daję ci błogosławieństwo Boga Ojca. Tak w zasadzie to jestem ateistą, a to chuja nie dostaniesz. Gadaj wszystko co wiesz. Trójkąt to figura geometryczna mająca trzy boki. Jeden z boków nazywamy podstawą, a dwa pozostałe ramię. Gadaj wszystko co wiesz, ale tak troszkę bardziej na temat. Zatem, najpierw przedstawię się. Jestem handlarzem dildosów. Nazywam się Ray Capacity. Po drugie, dziękuję wam za pomoc. Przyjmij i gnij się ten srebrny pierścionek w ramach podzięki. Skoro nalegasz, dzięki. Skąd masz tą biżuterię? Widzisz, igni się, przyjaźniłem się z człowiekiem o imieniu Marlin. 5 lat przesiedzieliśmy w fanatycznym obozie wyznawców wielkiego pączkożercy i pączkotwórcy, zwanego Morasem. Wręczyli nas i chcielibyśmy uznali ich grube, spasłe pączkowe bóstwo za prawowitego twórcę świata. Mam nadzieję, że ty czegoś takiego nie przeżyjesz, ale kiedy dwóch mężczyzn tak długo znosi wspólną niedolę, jeden czuje się odpowiedzialny za drugiego. Poza tym brak
brak kobiet w naszej celi i niebywała chcica też zrobiły swoje, ten pierścionek. Dziadek Marlina zajebał go samemu ojcowi imperatorowi dyktatorowi Rydzykowi Tadeuszowi. W tamtych czasach to był jedyny taki pierścień. Na 3 dni przed atakiem Moheru dziadek poprosił niejakiego Diego Gonzalesa, człowieka, którego widział po raz pierwszy w życiu. Poprosił go o zawiezienie srebrnego pierścionka jego maleńkiemu wnuczkowi, którego nie zdążył zobaczyć. 3 dni później dziadek Marlina nie żył, ale Gonzales dotrzymał słowa. Po wojnie pojechał do domu babci Marlina i wręczył maleńkiemu chłopcu srebrny pierścionek po dziadku. Ten pierścionek, Marlin miał go na palcu. Kiedy nas porwali kultyści Morasa, trafiliśmy do ich strasznego obozu. Marlin wiedział, że pączkowi fanatycy na pewno skonfiskują mu pierścionek, że mu go zapierdolą, ale wiedział też, że jego syn kapitan Nemo chciałby otrzymać ten pierścionek na 18. Nie mógł pozwolić, by tłuste łapska tknęły dziedzictwo jego synka, więc schował pierścień w jedynym pewnym schowku, we własnej dupie. Przez 5 długich lat nosił pierścień w dupie, a umierając na sraczkę przekazał go mnie. I przez 2 lata ukrywałem ten kawał metalu we własnej dupie. Wreszcie, odbili nas fanatycy oktocienistego. Chcieli przejąć wyznawców, ale nikt z pączkolubów się do nich nie przyłączył. Nagrali jego bandę, a zabili wszystkich, a potem zgwałcili. Mnie co prawda jakimś cudem nie zajebali, ale za to rypali mnie w dupsko chyba z 6 razy. A ten pierścionek podczas ruchania obijał się między kutasami a końcówką lita. Kiedy zacząłem krzyczeć, że to bardzo boli, że chcę przyjąć ich wiarę, zaprzestali ruchania. Nawet przeprosili. I zaprosili mnie na kawę. Było nawet całkiem miło. A pan Negrel kupił mi placek wiśniowy do mojego cappuccino i potem poszliśmy na basen, mimo że nie powinno się pływać po jedzeniu. A ja cały ten czas trzymałem pierścionek w dupie, bo kurwa o nim zapomniałem. Aż do dziś go tam trzymałem. Trafił w twe ręce i gni się. Co prawda powinienem oddać go kapitanowi Nemo, ale ten dzieciuch gdzieś się kurwa zawieruszył i chuj z nim. Chwila. Miałeś ten pierścionek w dupie, w rzeczy samej, a wcześniej w dupie miał go inny koleś w rzeczy samej, a potem jak go miałeś w dupie, zostałeś wyruchany przez bandę Negrala? Otóż to. Wyjmijcie mi to z kieszeni. Toż to obrzydliwa ohyda. Pomocy. Ej, gnij się. Kurwa, wyjmijcie go. Kurwa. No cóż, można powiedzieć, że sprawa jest dudna. Hehehech. Rek, a ciebie co, rwiecie, żeby dostać ode mnie kopa w dupę? Gnij, ogarnij się. Łatwo ci powiedzieć. Ty nie masz w kieszeni dupnego pierścionka, fucking kurwa mać. Uf, dobra. Już panuję nad sobą, choć mi kwasy żołądkowe podeszły pod gardło. Dobra, cepie. Gadaj, co wiesz o tym ich bóstwie. No cóż, ich bóstwo, w zasadzie awatar ich boga niedawno się pojawił w podziemiach pod gówno Rynis. Oni sami chyba nie wiedzą, jak to się stało. Ta kreatura za pomocą swego awatara komunikuje się z nimi sprzed piekła. Wcześniej widzieli go tylko w wizjach i snach. Ja też tego diabła widziałem. To coś jest cholernie dziwne i bardzo szczwane. Nie lubi światła. Wręcz go nie cierpi. Jednego typa wręcz zajebał za posiadanie latarki. Hym. Coś jeszcze? Tak. Jest on słaby. Z każdą chwilą słabszy. Jego awatar prawdopodobnie w ciągu kilku godzin zdechnie, bo Negrel nie umie odprawić rytuału. Rytuału? Jakieś szatańskie czary kazał im oktocienisty odprawić, ale Negrel po stracie Maćka sam tego nie ogarnia. Tak więc o kto? W zasadzie jego awatar zdechnie niebawem, ale nie lekceważ go. Z bliskiej odległości może walnąć silnym zaklęciem i spokojnie cię zabić. Serio, nie zbliżaj się do niego i nie daj się sprowokować, bo jak cię ta szczwana bestia podejdzie, to jesteś zwłoki. Gdzie wejście do tych podziemi? Ignis, ty chyba nie zamierzasz iść tam. Zamierzam. Gdzie te podziemia? Ostatni dom po lewej na ulicy Wiązów numer 13. Detale byłyby mile widziane. Okej. W tej chałupie nie ma już żadnej straży. Jak wejdziesz, to po prawo jest zejście. Są tam schody i wejście do tego labiryntu. Za schodami pierwsze wejście po lewo. Potem za schodami w lewo. Schodzisz kolejnymi schodami na sam dół. Tam są takie jedne drzwi. Potem prosto i w prawo. Potem schodami w górę. Następnie 4 drzwi po lewo, znów schodami w dół i potem 2 drzwi na prawo. Wchodzisz tam i masz taki dziwny i śmierdzący tunel, na końcu którego są drzwi i jesteś na miejscu.
Tylko nie zgub się, bo jak coś skićkasz, to nie wiem, jak sobie dasz radę. Ponoć ten labirynt łączy się z kilkoma piwnicami, ale nie wiem, czy to pewna informacja. Dobra, mam nadzieję, że nic nie spierdolę i że po drodze nie spotkam Josefa Fritzla. Dzięki za info, Ray. To co robimy? Ja idę do podziemi. To niebezpieczne. I... Tak, wiem, ale dam sobie radę. Pójdę z tobą. Idę z tobą, szefie. I ja też idę z wami. Nie, ja idę sam. A wy wyprowadźcie tą bandę ciuncioków z miasta. Ale dokąd? Jowos hopy zapraszam na moją wieś, bo wy jesteś ta porządne hopy, prawie tak porządne jak Hanysy. Macie odpowiedź. A Ignis, dzięki za uratowanie zajebistego Max i Kinga. Alright, chwila Max i King, ale co, nie zauważyłeś mnie? No tak trochę, ale nie oczekuj ode mnie za wiele. Jesteś murzynem, a już słońce dawno zaszło, ich, powiedział facet w czarnej szacie. Chwila Max, i co ty tu robisz? Co robię? Walę cię w ryj. Hehehe. Kurwa Maxi, sorry, ale kaska za ciebie była i to kurwa sporo. Poza tym jesteś czarnoskóry, więc wizyta w kiciu to chyba naturalna kolej rzeczy w twoim przypadku. Patrzcie go, murzyn i rasista zasrany. A, i jeszcze łasy na kasę, Żyd i Judasz. Dobra, w tej sytuacji to ja jestem ten zły, a teraz już luzuj majtasy. Ekipa, słuchajta, Maxi mi coś przypomniał. Ktoś musi iść po kasę, którą mieliśmy dostać za Jehowy i za Max i Kinga. A, w sumie jebać. Wyniesiemy całą kasę z miejskiego sejfu, bo to miasto i tak przyszłości nie ma, a jakiś będzie z tego datek na kościół? Tak, 50 groszy, hehe. Dobra chłopaki, to ja pójdę po tą kapustę. Jezus Maria, Adi za tobą. Co jest? Haha, bardzo zabawne, makot. Ale, tam było, zmywajmy się stąd. Ja się bardzo boję tego miasta. Coś bardzo złego wisi w powietrzu. I to wcale nie mój bąk. To miasto źle na was działa. Idźcie już stąd. Ale, ja idę za Dim. Przecież mówiłeś, że się srasz w gacie ze strachu. Boję się jak skurwysyn, ale przecież idziemy po pieniążki, hehehe. Okej, dobra panowie, dosyć tego dobrego. Widzimy się na farmie, nara. Powodzenia Ignis. Bóg z tobą, ta nawzajem. Да, это правда. Я в Белостоке. Прекрасно. Вы смотрели охотников за головами? Да, это правда. Несколько охотников по-прежнему город. Это ушло в подполье. Черный, слепой и красный человек пошел, чтобы украсть долларов. Риговичи и остальные исчезли. Чека, брать, даже не могу, если учишь город, а затем сфарачи я летаю. Да, это правда. И тогда я приду к вам, Дмитрий. В соответствии с планом, верно? Да, это правда, ты дураку. Конечно, что план. Как вы полушаете назад, то вы поможете мне справить, и ваш компьютер снова ничего не стоит, не работает. Да, это правда. Помогай фиксировать. Да, это правда. Я говорю вам, лаврове, это компьютеров прошло увлечение. Все снова скоро они вернутся к традиционов советских калькуляторов на Урана. Нет, это не так. А что будет в августе? Играли в Counter-Strike. На моем Counter-Strike я мял на видео, как я стрелял до чеченские террористы. Да, это правда, Дмитрий. Достаточно хорошо разговор, чтобы видеть Бобка. До свидания, двоюродный брат. Алиса.